Siemanko, jestem Lucek. Zapraszam Was na unboxing jednego z modeli, które zamówiłem. W ogóle pytaliście się mnie często i w komentarzach, na Instagramie, na Facebooku, gdzie kupiłem te wszystkie rzeczy, z których będę składał, te modele samochodów, te narzędzia, nie narzędzia. Wszystko kupiłem na sklepie AG Tom. Tam jest właściwie wszystko, czego potrzeba do zrobienia tego i ceny są dość atrakcyjne, więc postanowiłem kupić właśnie tam. No i od jakiejś tam kwoty chyba 140 zł mamy wysyłkę za darmo, ponieważ mieściłem się w tej kwocie, więc postanowiłem kupić na sklepie. Ten sklep też działa na Allegro, więc możecie sobie tam wyszukać użytkownika AG Tom. Polecam Wam ten sklep z tego względu, że taka miała sytuacja. No, zamówiłem sobie farbki i podobały mi się te kolory, które były widoczne na aukcji. No i pan do mnie zadzwonił z tego sklepu i się zapytał, czy jakieś specjalne farbki chce do konkretnego modelu, bo może, mogą mi na przykład dobrać, nie? Także to jest bardzo, bardzo miły gest i postanowiłem właśnie Wam też przez to polecić ten sklep. Także zajrzyjcie tam, jeśli Was interesują jakieś modele, na pewno znajdziecie coś ciekawego. A teraz chodźmy na unboxing. No i mamy tutaj, tak, otwieramy. Specjalnie wziąłem sobie takie dodatkowe itemy typu pad od Xboxa, żebyście mniej więcej widzieli, jaka jest wielkość tej rzeczy. Bo ja na przykład, oglądając jakieś tam unboxingi tych modeli, zastanawiałem się, jaka to jest właściwie skala 1 do 24, jak właśnie jest ten model. O, tu jest napisane 1 do 24, tak? Więc zastanawiałem się, jaka to jest skala, jakie to jest duże, czy to jest duże, czy mi to da dużo zabawy przy składaniu. No i ogólnie karoseria wygląda sobie tak, jeśli weźmiemy na przykład pada od Xboxa, tak, to wygląda to mniej więcej w ten sposób, nie? Wielkość. Tak, mniej więcej chyba to widzicie, że ten modelik nie jest jakiś super duży, ale do małych też nie należy, jest bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy i szczególików, które się znajdują w tym pudełku. I dzisiaj właśnie zajmiemy się takim unboxingiem tego. Pokażę Wam, jak to wygląda. O, troszeczkę mnie to przeraża, to wszystko, ale myślę, że jakoś uda mi się fajnie to budować i składać. Jeszcze nie mam narzędzi, jeszcze muszę sobie pozamawiać narzędzia do tego wszystkiego, także zobaczymy. I pierwsza oczywiście jest obudowa. Tak, tak to sobie wygląda. Tył. Może powinienem to odpakować, żebyście dobrze widzieli. I tak, teraz tutaj w środku jest jeden zderzak. Nie wiem, czy będzie to widać, ale jest jeden zderzak. I on jest troszeczkę inny niż drugi, bo tutaj okazuje się, że można ten samochód złożyć jakby na kilka sposobów. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Więc to jest karoseria, najciekawsza chyba rzecz i największa w tym wypadku. Tu mamy wszystkie elementy, które mają imitować szkło w tym modelu i muszę przyznać od razu, że szkło wygląda naprawdę fajnie, bardzo klarownie, bo widziałem na przykład w różnych filmikach na internecie, że te szkiełka, szyby wyglądały w niektórych modelach okropnie wręcz. Były takie jakieś zamazane, jakieś matowe, a tutaj te szkiełka są bardzo, bardzo klarowne i ładnie wyglądają. Więc mamy to. No i felgi. I tutaj też ciekawa sprawa, bo mamy dwa komplety felg. Pierwsze felgi to są takie srebrne, no ale ponieważ jest to wersja Nismo, to użyjemy rzecz jasna felg czarnych, tak jak to w wersji Nismo powinno być. Natomiast jeśli by ktoś chciał, może sobie zamienić felgi i założyć takie. Więc to są felgi, tu są jakieś dodatkowe chyba, są klocki hamulcowe, nie klocki, tylko ogólnie całe hamulce i tarcza, kierownica. Tutaj jakieś dodatkowe elementy, będzie trzeba to składać chyba trzeba zgodnie z instrukcją, bo te, nawet nie ogarniam, do czego to może być. Więc to. Są jeszcze felgi, tak? Razem z czymś tutaj na dole. Nie wiem, do czego to służy. Pewnie też wyniknie później, jak będę to sobie składał. No i cała płyta podłogowa razem z setkami różnych elementów. Tu mamy chyba układ wydechowy w tym miejscu, nie? To jest układ wydechowy. Tak wygląda sobie to pod spodem. Tu mamy przełożenie napędu razem z dyferencjałem. Tu elementy zawieszenia, wahacze. Tak, to wszystko będzie trzeba podczepiać i ze sobą jakoś połączyć. Jakoś.
No i tu ciekawa sprawa, zobaczcie, bo mamy tak, dwa różne zderzaki. Mamy i z tyłu, to chyba, moment, bo tutaj patrzę na tym, modelu. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu na modelu mamy już taki zderzak, cyk, nie? A tu jest jeszcze taki dodatkowy, plus jeszcze ten z przodu. A z przodu ten wygląda troszeczkę inaczej niż ten. No nie? Więc ja myślę, że można tutaj kilka innych opcji sobie złożyć. A tu mamy jeszcze wnętrze, tak? Tu są profile boczne, progi w sensie. I tu mamy siedzenie oczywiście, cały ten kokpit. Ciekawy jestem, jak ja to będę składał. A czy to będzie trzeba oczywiście wszystko kleić ze sobą. Nie jest tak, że to się wciska jedno w drugie. I oponki. Oponki i jakieś tu małe elementy, chyba do zakładania felg czy coś takiego. No i oczywiście instrukcja, jakieś rzeczy, które będą nam potrzebne, rozkład tych rzeczy, które będą nam potrzebne. Najbardziej przeraziła mnie ta, mogę tu do góry nagrać, przeraziła mnie ta wiertarka ręczna. Boże, czy ja będę musiał coś wiercić? Masakra. Więc tu mamy to. To sobie rozpakuję. No i instrukcja, rzecz jasna, złożenia tego wszystkiego. Tutaj elementy karoserii, tak? No jest tego ogólnie dużo, może ja wam pokażę. O, teraz będziecie widzieć wszystko. Elementy karoserii. Sam samochód, już wykończenie detali. Tak, z drugiej strony są inne rzeczy. Jak to składać krok po kroku. Oczywiście pokazałem wam do góry nogami, bo tak to chciałem zrobić po ludzku, po swojemu. Dobrze, więc to mamy. No i ostatnie jakieś tam papierki. Tu nie wiem, do czego to służy. Aha, to są chyba, to jest jakaś siatka, żeby z tyłu sobie, moment, bo ja tu wam powiększę. Cyk. O, tu mamy jakąś siateczkę, nie wiem, do czego ta siateczka jest. Siateczka, są pewnie jakieś do przyciemniania szyb rzeczy, jakieś naklejki na szyby, jakieś naklejki chyba pozostałe, typu emblematy albo coś takiego. Więc to tutaj jest. No i ostatnie jakieś, aha, to już jest element pudełka. Tak czy inaczej, sam samochód po złożeniu ma wyglądać tak. No i moim zdaniem powinno być kozacko. Oby tylko się udało, no bo jak się nie uda, to będzie trochę lipa. Nie, no musi się udać. Będę składał, próbował to jakoś kleić i najpierw oczywiście poglądam sobie masę różnych poradników na YouTubie, jak to robić. Później kupię sobie narzędzia, może nawet od razu kupię sobie narzędzia i później będę to robił sobie. Jakoś to spróbuję pomalować. Myślę, że w tym kolorze, kolor tego, to jest oczywiście Pure Edition, czyli nie mamy pomalowanych tych elementów, będziemy musieli je dopiero pomalować. Trzeba będzie kupić jakiś, nie wiem, spray, bezbarwny nawet, bo ten kolor bardzo bliski jest temu kolorowi, tylko że to musi być jakiś jasny kolor, nie wiem. Coś tam muszę pomyśleć, jakiś spray pomalować czy czymś takim. Tak czy inaczej, trochę roboty i zabawy z tym będzie. Przede wszystkim najpierw muszę się dokształcić, jak to zrobić, jak z tym sobie poradzić. Także zaczynam od Nissana Nismo. Trzymajcie kciuki za mnie, będę wam pokazywał postęp moich prac. Hej!